Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejne wydanie programu Dyżurni Prawnicy Kraju. Dzisiaj goście, którzy powinni wzbudzić Państwa wielką sympatię i już tłumaczę dlaczego. Otóż każdy z nas się styka z wielką machiną państwa. Państwa, które wydaje decyzje w naszych sprawach, która wydaje różnego rodzaju decyzje i spotykamy się z takim często kolosem, który jest dla nas bezduszny i nie wiemy, jak sobie z nim po prostu poradzić. No i w takim momencie, kiedy człowiek stoi przeciwko państwu, pojawia się adwokat, który zajmuje się prawem administracyjnym. I dzisiaj naszymi gośćmi są dwie panie adwokat, które właśnie specjalizują się w prawie administracyjnym. Pani mecenas Ela Buczek i pani mecenas Zofia Gajewska. Ja wam na początku muszę coś wyznać, że ja na studiach prawniczych miałem wielką traumę, bo bałem się dwóch przedmiotów. Bałem się prawa pracy, bałem się prawa administracyjnego i nie mogłem się do tych procedur takich troszeczkę odmiennych przekonać. No ale z wiekiem coraz sobie bardziej zdaję sprawę, że to prawo administracyjne jest strasznie potrzebne i dlatego was poprosiłem dzisiaj, żebyście nie tylko mnie, ale naszych słuchaczy przekonali, że prawo administracyjne potrafi być fajne i przyjazne. I pani mecenas, pytanie do pani. Czy prawo administracyjne można polubić? A jeżeli tak, to dlaczego? Ja myślę, że nie czy można polubić, ale należy go polubić. Dlatego, że z prawem administracyjnym, tak jak pan mecenas zaczął mówić, spotykamy się na co dzień. Począwszy od urodzenia dziecka, które musimy zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dziecko później wysyłamy do szkoły, mamy prawo oświatowe, idziemy do lekarza, mamy ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mamy szpitale, czyli ustawa o działalności leczniczej. Czyli tak naprawdę nasze życie codziennie, w tym naszym codziennym życiu stykamy się z prawem administracyjnym, jest ono nam bardzo potrzebne, a myślę, że takim największym przykładem, który możemy powołać, który oddziaływuje na nasze życie, były ostatnie wydarzenia. Był COVID, weszła ustawa z 2 marca 2020 roku o przeciwdziałaniu epidemii. Wybuchła wojna na Ukrainie, ustawodawca musiał wprowadzić rozwiązania, które związane są z migracją ludności, w jaki sposób przemieszcza się ludność, jak zalegalizować pobyt obywateli Ukrainy w Polsce. Także ja myślę, że właśnie przez to, że to z tym prawem administracyjnym spotykamy się na co dzień, musimy go polubić, zaprzyjaźnić się z tym prawem i na co dzień też poznać przepisy, których jest oczywiście bardzo wiele, no bo to jest około 1000 ustaw, a mówiąc jeszcze o rozporządzeniach, to myślę, że to jest kilkanaście tysięcy aktów prawnych i z tymi aktami w jakiś sposób musimy się oswoić i też z tym prawem się zaprzyjaźnić. No a dla pani mecenas, co jest takiego fascynującego w tym, że pani wybrała taką swoją specjalizację? No bo wiadomo, że człowiek chce robić to, co lubi. Jest tyle wspaniałych możliwości dla prawnika. Można bronić w sprawach o zabójstwa, można toczyć niesłychane jakieś spory o majątek, fabryki, a tu prawo administracyjne, które wydaje się takie mniej malownicze. No ale pani musiała w tym jakąś romantykę dostrzec. Co to takiego było? Znaczy ciekawe jest, słuchajcie, to, że tak naprawdę każda sprawa administracyjna jest inna. Do każdej sprawy administracyjnej trzeba zapoznać się z innymi przepisami, z inną ustawą, przed różnymi organami, czyli tak naprawdę nie robimy dwa razy tego samego. Za każdym razem jest to coś innego, gdzieś trzeba też samemu często czytać jakieś nowe regulacje, bo przecież tak jak powiedziała Ela, tych ustaw jest 1000, do tego wszystkiego jeszcze idą jakieś rozporządzenia, dyrektywy unijne, więc no nie jest człowiek w stanie wszystkiego ogarnąć, więc tak naprawdę przychodzi temat, przychodzi klient, dopiero często człowiek czyta i nawet dowiaduje się pewnych rzeczy, których wcześniej nie wiedział. Czy to jest taka trochę podróż jak po restauracjach, że wszędzie jest coś innego i coś można nowego, fajnego wszędzie spróbować? Wszędzie jakieś inne jest danie, oczywiście, mecenasie. Dobrze. Ale to może jeszcze uzupełniam to, co powiedziała Zosia, bo też musimy sobie zdać sprawę, że prawo administracyjne też styka się z innymi dziedzinami prawa, że każdy, kto studiuje na studiach, sobie myśli, że prawo karne jest fascynujące, prawo cywilne, a mimo wszystko te prawa, czy inne dziedziny prawa, z którymi się zapoznajemy na studiach, też możemy wykorzystywać również w prawie administracyjnym.
kolejnym, bo jeżeli my nawet prowadzimy sprawy nieruchomościowe czy sprawy dotyczące dekretu warszawskiego, no to też musimy zapoznać się z prawem rzeczowym, z prawem cywilnym. Jeżeli rzeczywiście, na przykład jeżeli są wywłaszczenia, również prawo cywilne, każda ustawa tak naprawdę, ustawa administracyjna na końcu zawiera przepisy karne, tak, że na przykład za brak udostępnienia informacji publicznej są przewidziane sankcje karne, czyli gdzieś te dziedziny prawa się przenikają, korzystamy również z innych dziedzin prawa, ale też dziedzin pozaprawnych. Jest prawo lotnicze, jest prawo wodne, jest prawo łowieckie, gdzie również musimy poznać wiele specjalizacji czy wiele wiadomości z dziedzin pozaprawnych i myślę, że to też jest takim, to też myślę, że jest ciekawe w tym prawie, że nie ograniczamy się tylko do stricte prawa administracyjnego, ale żeby wykonywać i prowadzić takie sprawy, musimy też zapoznać się z wieloma dziedzinami pozaprawnymi i myślę, że to jest ciekawe w tym prawie. Więc my absolutnie na przykład też mecenasie operujemy w sądach karnych. Bo mamy właśnie przepisy karne i my często też na styku z prawem administracyjnym zajmujemy się w ramach naszej specjalizacji również kwestiami karnymi. No jak padło słowo karne, to już zaczynam trochę to prawo administracyjne lubić, ale postarajmy się je polubić jeszcze bardziej. To w takim razie pytanie do pani mecenas, czym w ogóle zajmuje się prawo administracyjne? Spróbujmy to jakoś ogólnie zdefiniować. O co tu chodzi? Prawo administracyjne nie jest tak starym prawem jak prawo cywilne, bo nie wywodzi się z prawa rzymskiego, tylko dopiero tak naprawdę powstało w XVIII wieku, gdzie z tej roli poddaństwa przeszliśmy na sformułowanie obywatel, ale tak naprawdę no to reguluje nasze bieżące życie. Tak jak zaczęłam na samym początku, że rodzi się dziecko, musimy go zarejestrować, musimy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który jest organem administracji publicznej. Później jest prawo oświatowe, prawo o działalności leczniczej, tak naprawdę czy staramy się o dowód osobisty, czy o paszport, czy o prawo jazdy, czy chcemy wybudować dom, no to wchodzi wtedy prawo budowlane. Także tak naprawdę jest to takie bieżące nasze życie, które jest regulowane właśnie szeregiem ustaw, szeregiem przepisów prawnych. No czyli z tego, co mówicie, to tak naprawdę prawo administracyjne to są setki dziedzin. Jeżeli setki dziedzin, to setki aktów prawnych. Pani mecenas, to ile tych aktów jest takich codziennych, na których musicie zawodowo operować? Co jest najważniejsze? Co powinien przeczytać od początku prawnik, który chce taką specjalizację robić? To znaczy tak, ja tutaj mam podstawową nasz kodeks, to jest prawo administracyjne, on jest niebieskie, tak jak ale to oni specjalnie właśnie dzisiaj wydają w kolorze marynarek? Tak, specjalnie to już jest taki zestaw, słuchajcie, prawnika administratywisty, że tak się musi ubierać, ma taki kodeks. I żartuję oczywiście. I generalnie, wiecie co, no dużo jest tych ustaw, ale tak jak powiedziałam, nie jesteśmy w stanie zapoznać się z wszystkimi. Podstawowym, no to jest kodeks postępowania administracyjnego, to jest taka procedura jakby administracyjna. Do tego idą przepisy prawa materialnego, a ze znajomością tych przepisów materialnych też często jest tak, że nie wystarczy, że zna się ustawę, ale też trzeba znać takie inne dziedziny, wnikać w inne dziedziny pozaprawne zupełnie. Bo na przykład, jeżeli mówimy o wycince drzew, no na przykład musimy też trochę zazębia się to z botaniką, musimy na przykład wiedzieć, jakie drzewo, na przykład za jakie drzewo jest jaka kara, tak? Czyli wiedzieć, które to jest świerk srebrzysty, a które to nie jest świerk srebrzysty. Więc to jest, słuchajcie, też to, co musimy wiedzieć. Jeżeli na przykład zajmujemy się prawem budowlanym, też musimy wniknąć w proces budowlany, w to nazewnictwo, w te procedury dotyczące budownictwa. Więc tak naprawdę prawnik, który zajmuje się prawem administracyjnym, też musi w pewnym zakresie szczegółowości wnikać w inne dziedziny prawa. Nie prawa, przepraszam, tylko dziedziny nauki po prostu. Czyli ile jest takich ustaw, które pani musi znać na pamięć, a ile tylko gdzieś tam leżą na półce? Panie mecenasie, 1000 znam na pamięć, pozostałe sięgam. Jest w Polsce na dzień dzisiejszy około 1000 aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń. Czyli to jest ciężka robota. Jak się coś lubi. No dobrze, to jeżeli mamy tyle ustaw, to rozumiem, że żaden organ, byle tyle
aktów prawnych by nie objął swoją pamięcią, czyli jest zapewne wiele organów, które podejmują różnego rodzaju dla nas istotne decyzje. Pani mecenas, to przed jakimi organami występujecie? Jakie takie były najciekawsze spotkania? Przed takimi organami, które są w strukturze administracji rządowej, samorządu terytorialnego, czyli tak prezydent miasta, wojewoda ze struktury administracji rządowej, ale nie tylko takie organy, które są jednoosobowe, ale również organy, które są wieloosobowe. Samorządowe kolegium odwoławcze, jest komisja weryfikacyjna, która jest wieloosobowa, bo jest 9 członków. Także tych organów, przed którymi występujemy, jest bardzo wiele. No i też jest cała administracja skarbowa, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, która, są to urzędy skarbowe, są to naczelnicy urzędów celno-skarbowych, dyrektorzy izb skarbowych, także tych organów, tak naprawdę, tak jak powiedziała wcześniej pani mecenas, każda ustawa tak naprawdę zawiera inny organ, który rozpatruje daną sprawę. Także to wszystko zależy od danej sprawy i ilość organów jest, myślę, że jest bardzo duża w tej strukturze całej, która funkcjonuje w Polsce. Czyli jeżeli jest 1000 ustaw, to rozumiem, że jest 1000 organów, które nam próbują utrudnić życie codzienne. No może nie 1000 organów, ale na pewno bardzo wiele, no bo sama ilość samorządów terytorialnych. Każdy wydaje na obszarze swojego działania decyzje. Są ministrowie, kompetencje ministrów też są bardzo szerokie, także na pewno tych organów możemy liczyć, może chyba kilkadziesiąt organów, przed którymi występujemy. No dużo jest też, zauważcie, że każda gmina, no to organ, czyli powiedzmy burmistrz, prezydent danego każdego miasta, to jest odrębny organ. Tak. Pani mecenas, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prawników widzimy na ogół w sądzie, mają togi, mają peruki i moje pytanie jest, czy przed tymi organami administracji panie też chodzicie w tych urzędowych strojach, czy wygłaszacie takie wielkie, wielogodzinne oracje chwytające za serce, żeby przekonać przedstawicieli tego organu, albo jeżeli chcecie się z nich na przykład ponabijać, to czy cytujecie coś z Gogola, z Martwych Dusz? Jak wygląda taka praca już prawnika, który przed tym organem staje? To jest fajne pytanie, ponieważ rozprawy administracyjne faktycznie przed organami mają taką specyfikę, że jako prawnicy nie zakładamy na nie tuk. I to nawet dla mnie w którymś momencie było takim problemem, bo byłam pełnomocnikiem prezydenta miasta stołecznego Warszawy na rozprawach administracyjnych przed komisją weryfikacyjną. No i to był taki wielki show medialny, bo tam i były kamery i tam generalnie wielkie zamieszanie wokół tego było. No i normalnie by człowiek założył togę, nie miałby problemu. A tak na każdą rozprawę musiałam się w jakiś sposób ubrać i musiałam mieć nową sukienkę. Więc nawet Ela mówi do mnie, Zosia, idziesz na rozprawę, no to pewnie nową sukienkę sobie kupisz. No więc później mam w szafie takie sukienki, słuchajcie, które są nazwane Chmielna 70, Chorza 25, Marszałkowska 43. Tak jak były te rozprawy dotyczące poszczególnych nieruchomości, tak te sukienki, słuchajcie, sobie wiszą w szafie, no bo no nie można było iść na dwie rozprawy w tej samej sukience, prawda? Więc myślę, że nie wiem, teraz może kiedyś zrobi minister jakąś izbę pamięci komisji weryfikacyjnej, to przekaże, bo na aukcję u Jurka Owsiaka to nie sądzę, że ktoś chciałby nabywać takie sukienki sprzed takiej komisji. Ale no to jest taki właśnie specyfika tego, a już przed sądem administracyjnym możemy ubierać togi, nie musimy już kupować nowych sukienek na każdą rozprawę, a w NSA sędziowie występują już w tiretach, czyli w tych takich czapeczkach, jak w Sądzie Najwyższym. No i jaki by był postulat tutaj ustawodawczy, czy jednak fajnie w togach, czy bez tug jest lepiej? Postulat jest taki, że bez tug, no bo można sobie kupić nową sukienkę, to bezwzględnie bez czyli, tug. Czy to jest przewaga procedury administracyjnej? To jest niewątpliwy plus, tak. No a jak tam się przemawia? Czy to są też takie oracje jak na sali karnej, czy się cytuje filozofów tam takie? Przemawia się, słuchajcie, przemawia się, te przemowy są coraz lepsze, coraz bardziej płomienne i zwłaszcza w sądzie administracyjnym absolutnie nie odbiegamy od tutaj kolegów, karnistów czy cywilistów w zakresie mów końcowych, ale jesteśmy niestety chyba coraz bardziej tacy pragmatyczni i praktyczni niż tu mecenas mówi, bo raczej rzadziej się odwołujemy do literatury czy do sztuki, a częściej się odwołujemy na przykład do jakichś
wypowiedzi konkretnych ministrów, czy do jakichś uzasadnienia projektów ustaw, czy do jakichś takich po prostu specjalistycznych wypowiedzi różnych ekspertów, żeby przekonać sąd do naszych racji. Czy rozumiem, że jeżeli ktoś w domu nie jest w stanie się przebić do głosu, to może zostać administratywistą, bo tam sobie można trochę pogadać. Polecam, tak, bezwzględnie. No dobrze, to zachęcamy w takim razie. Pani mecenas, mieliśmy do czynienia z pandemią, trwało to długo. Ta pandemia nam ograniczyła w dużym stopniu wolności obywatelskie i co ciekawe, te wolności zostały w dużym stopniu ograniczone przepisami różnego rodzaju administracyjnymi. Ja rozumiem, że dla prawnika to po pierwsze było niesamowicie nowe, bo żeśmy weszli w taki okres trochę wyjątkowy, że to był stan wyjątkowy bez stanu wyjątkowego, stan epidemii. Proszę powiedzieć, czym się pani wtedy zajmowała, bo to chyba była jakaś taka dość duża intelektualna przegoda i zupełnie zmiana jak gdyby tej codziennej rutyny. To tak jak powiedziałam jeszcze na początku, że rzeczywiście te ostatnie lata nas zaskoczyły, nas jako prawników, administratywistów, że musieliśmy się zmierzyć z nowymi rozwiązaniami, ale z nową sytuacją, czy to gospodarczą, czy to właśnie wojenną w 22 roku. A w czasie pandemii myślę, że to było dla nas też duże wyzwanie, dlatego że w czasie pandemii no jednak zamknęły się sądy karne, zamknęły się sądy cywilne i w głównej mierze no, skupiliśmy się na tym, żeby pomóc przedsiębiorcom, którzy się znaleźli w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Ustawa, która wtedy weszła w życie, która miała zapobiegać właśnie skutkom epidemii, również nałożyła liczne obowiązki na lekarzy. Zaangażowaliśmy się wtedy w pomoc właśnie lekarzom, pielęgniarkom, którzy byli delegowani do szpitali covidowych. Zaangażowaliśmy się z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców w taki program Ratuj Biznes, gdzie staraliśmy się pomyśleć nad nowymi rozwiązaniami antykryzysowymi, w jaki sposób też tych przedsiębiorców wesprzeć w tym trudnym okresie, też jak te przepisy, które weszły w życie, wykładać, dlatego że budziły one liczne wątpliwości, tak? W jaki sposób traktować ten przestój ekonomiczny, z którym wtedy mieliśmy do czynienia. Oczywiście no, państwo starało się jakoś zapobiegać tym skutkom, ale same przepisy tych tarcz antykryzysowych, które wtedy zostały wprowadzone, też miały bardzo dużo luk, dużo wątpliwości. No i do tego dnia mierzymy się właśnie nawet z tym, że przedsiębiorcy nie wszyscy dostali wsparcie z PFR-u i do dzisiejszego dnia mierzymy się też z tymi decyzjami odmownymi. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, jaka to jest tak naprawdę droga, czy to jest droga administracyjna, czy to jest droga cywilna, dlatego że tak naprawdę no, Rada Ministrów swoje zadania, swoje obowiązki zleciła na spółkę prywatną, bo PFR jest spółką akcyjną i tak naprawdę przerzucając i prywatyzując te zadania publiczne, no postawiła przedsiębiorców, czy postawiła obywateli w takiej sytuacji, że do dnia dzisiejszego nie wiedzą, jak się zachować wobec państwa. Także myślę, że to było bardzo szerokie działanie i duże pole do popisu przez administratywistów i myślę, że tutaj się wszyscy zaangażowaliśmy w te projekty i również przy udziale również i cywilistów, i prawników z prawa pracy staraliśmy się z tą pandemią mierzyć. Ale przełóżmy to na praktykę, no bo mamy jak gdyby zamknięte restauracje, mamy jaką troszeczkę sytuację, no jak z filmu grozy, prawda? Mhm. Nie można wychodzić na ulicę. Ludzie się burzyli i co dzięki tym gwarancjom dla obywatela wynikające z pewnych reguł administracyjnych udało się pani mecenas osiągnąć? W jakich konkretnych sprawach znajomość jak gdyby tego prawa administracyjnego konkretnie w konkretnych sprawach pomogła? To może jeszcze, żeby wyjść od początku, dlaczego te obowiązki, które były nakładane przez państwo na obywateli, dlaczego okazywały się nieskuteczne czy niewystarczające? Dlatego, że tak naprawdę te wszystkie rozwiązania, które zostały wprowadzone, godziły w prawa obywatela czy w prawa przedsiębiorców, którzy mają gwarancje konstytucyjne. I w Konstytucji mamy zapisane taką zasadę wolności działalności gospodarczej. I ta zasada może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne, żeby te prawa czy wolności musiały być ograniczone i tylko na określony czas. Natomiast ustawodawca wyszedł z takiego założenia, żeby przyspieszyć cały proces, te wszystkie
czy czerwone, czy żółte strefy, czy te wprowadzanie tych lockdownów, wprowadził rozporządzeniami. I na podstawie tych rozporządzeń zaczęły być nakładane obowiązki na obywateli. I w tym przypadku no, sądy administracyjne stanęły po naszej stronie, bo to dokonaliśmy takiej dużej wykładni tych przepisów prawnych, wskazując obywatelom, że jednak tak nie powinno być konstruowane przepisy prawa administracyjnego i sądy administracyjne stanęły po naszej stronie, twierdząc, że rzeczywiście wszystkie kary pieniężne nakładane przez sanepid, które były nakładane na przedsiębiorców za to, że nie przestrzegali, czy nie do końca stosowali się do tych obowiązków nakładanych rozporządzeniami, były uchylane przez sądy. I myślę, że już jakby w dalszej kolejności no, przełożyło się to również na możliwość dochodzenia przez przedsiębiorców, którzy w taki sposób ich działalność została ograniczona, dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej. Czyli ja rozumiem, że to działo się w ten sposób, że komuś kazano zamknąć restaurację, ale kazano to zrobić na podstawie przepisów, które były niezgodne z konstytucją. Wchodzi sanepid i mówi, masz płacić karę, on wtedy idzie do organu, który ma sprawę rozstrzygnąć i te sprawy były wygrane. Tak, tak. A w konsekwencji no też ci przedsiębiorcy, którzy nie godzili się na taki sposób ograniczenia ich praw, no bo tak jak chyba pan mecenas wspomniał na początku, że tak naprawdę został wprowadzony stan nadzwyczajny bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Także gdyby ci przedsiębiorcy rzeczywiście mieli taką możliwość skorzystania, że byłby wprowadzony stan nadzwyczajny, tak jak to miało miejsce na granicy z Białorusią, to wtedy uzyskaliby odpowiednie odszkodowania od państwa, ponieważ jest ustawa, która mówi, że za stan nadzwyczajny należy się odszkodowanie, jest to uproszczona procedura, wojewoda wypłaca takie odszkodowanie, notabene na granicy, oprócz utraconych takiej szkody rzeczywistej też było wypłacane odszkodowanie za utracone korzyści. Bardzo to jest może skomplikowane, ale to jakby też pokazuje, że gdyby ten stan nadzwyczajny został wprowadzony, to przedsiębiorcy nie musieliby czekać czy na wypłatę tarcz antykryzysowych, tylko w prostej procedurze administracyjnej, która kończy się decyzją wojewody, dostaliby takie odszkodowania. Natomiast przez to, że te przepisy były nielegalne, niezgodne z konstytucją, jak również nie zapewniały należytej ochrony dla przedsiębiorców, no to jednak tutaj poszliśmy dalej i próbujemy walczyć o prawa tych przedsiębiorców na drodze cywilnej. Panie mecenasie, chciałem spytać o pani jakieś przemyślenia zawodowe z okresu tej pandemii, no bo tak, obowiązek noszenia maseczek. Ludzie nie chcą ich nosić. To jest kwestia pierwsza. Zakaz gromadzenia się. Ludzie chcą się gromadzić. Chcą iść na wesele. Chcą iść na wesele. Zakaz pójścia na plac zabaw, czy do takie są, prawda, w różnych centrach handlowych, miejscach, mm-hmm. gdzie dzieciaki się bawią. Na te dzieciaki mówią, bawimy się. Czasem koncerty, które się nie odbywają. Które z tych spraw były dla pani najciekawsze i gdzie pani taki czuła zawodowy sukces, jak udało się jednak to państwo pokonać? Znaczy, to jest tak trochę, jak państwo mówicie, że te przepisy, które wprowadzono, to tak trochę prawą ręką za lewe ucho, bo faktycznie gdyby wszedł ten stan nadzwyczajny, to wszystko byłoby prostsze i chyba też trudno o bardziej uzasadnione okoliczności wprowadzenia. No ale stało się tak, jak się stało, że nie został wprowadzony. No i dlatego to wszystko stało się takie właśnie bardziej skomplikowane, niezrozumiałe dla ludzi i wątpliwe. My właśnie prowadziliśmy taki dyżur, był przez Radę Adwokacką organizowany prawnicy medykom i myśmy dyżurowali przy telefonach, na przykład dzwonili do nas ludzie, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni z całej Polski. Dużo kontrowersji budziło to oddelegowywanie ludzi bez ich jakby wiedzy, zgody, na przykład do tych szpitali covidowych. Tak, to było takie dla ludzi niezrozumiałe. Dużo ludzi też, słuchajcie, obawiało się możliwości konfiskaty majątku, na przykład samochodu, na przykład jakieś przyczepki, bo też te przepisy przewidywały taką możliwość. To na większą skalę nie weszło, ale też dużo ludzi właśnie się pytało, obawiało się takiej sytuacji, że ich mienie będzie konfiskowane na potrzeby walki z epidemią, prawda, ich własność. No i tak to wyglądało. No ciekawe niewątpliwie to były doświadczenia. Na przykład ja miałam takie ciekawe doświadczenie, że w trakcie COVID-u był organizowany festiwal Poland Rock, gdzie no, zazwyczaj te wszystkie ograniczenia covidowe, czyli te zachowanie dystansu, noszenie maseczek na festiwalu jest no, niezwykle trudne,
ale też byłam pod wielkim wrażeniem i udało się to wspaniale zorganizować w ten sposób, że faktycznie wszystkie osoby na festiwalu były testowane, żeby na teren festiwalu nie wszedł nikt, powiedzmy, z diagnozowanym koronawirusem. Słuchajcie, testowanie odbywało się codziennie. Codziennie uczestnicy festiwalu, czyli no bardzo duża ilość osób, miała takie bransoletki jak na all inclusive w hotelu, więc jakby w każdym dniu był inny kolor tej bransoletki, więc na przykład było wiadomo, że ktoś nosi różową, a dzisiaj już są pomarańczowe, no to nie był przebadany, więc to było bardzo, bardzo ciekawie zorganizowane, bardzo fajne doświadczenie i faktycznie udało się mimo tych ograniczeń covidowych zorganizować no taką no, namiastkę normalności dla młodych ludzi, żeby mogli się pobawić na festiwalu u Jurka Owsiaka. A jakiś taki konkretny sukces, gdzie obywatel wygrał z państwem? Wydawało się, że nie ma szans, idzie do prawnika, prosi o pomoc i okazuje się, że obywatel może być silniejszy od państwa. Te sprawy tak naprawdę to jeszcze trwają, także czy to jeszcze, liczymy na to, że jednak zakończą się dla obywateli w sposób pozytywny, ale to jest proces długotrwały. Także... To nie jest tak łatwo, panie mecenasie, zakończyć sprawę administracyjną. Dokładnie, te sprawy administracyjne są bardzo długotrwałe. Never ending. Rozumiem, mnie uderzyło to, co pani powiedziała, że przepisy zostały wprowadzone wbrew konstytucji. Przepisy najistotniejsze, bo przecież prawo do wolności przede wszystkim, ale też do inne prawa, do na przykład zgromadzenia się, do zdrowia, do opieki zdrowotnej są w konstytucji zagwarantowane. I moje pytanie pierwsze, jak w ogóle mogło się stać, że państwo, no, które tą konstytucję powinno znać, uchwaliło ustawy, które są, czy rozporządzenia, które są z tą konstytucją sprzeczne? I czy państwo, dowiedziawszy się o tym, konwalidowała to, czy trwało w uporze, że miało rację no, wbrew pewnej prawniczej rzeczywistości? No niestety, mimo takich postulatów, bo to różne instytucje, nie tylko przedsiębiorcy, ale również rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wskazywał na takie okoliczności związane, że jednak te ograniczenia są niezgodne z konstytucją, państwo nie podjęło dialogu z przedsiębiorcami. My również przed złożeniem pozwu występowaliśmy o możliwość mediacji, o zawezwanie do próby ugodowej. Natomiast jedyną reakcją ze strony państwa było skierowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, że jednak te rozporządzenia były zgodne z konstytucją. I taka też jest narracja prezentowana przez prokuratorię generalną w tych postępowaniach cywilnych, że wszystkie te rozwiązania były legalne i zgodne z konstytucją, ale jeszcze trzeba zaznaczyć, że same wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o tyle są nieprawidłowe, bo są złożone przez premiera i marszałka Sejmu, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym stanie prawnym nie może badać aktów prawnych, które zostały uchylone, a tak mamy do czynienia w przypadku tych rozporządzeń. One weszły w życie, ale sukcesywnie były zastępowane innymi rozporządzeniami, a ostatecznie przecież stan epidemii został zniesiony. A Trybunał nadal bada. A Trybunał w ogóle nie przystąpił do rozpoznania tych wniosków, a jak nie wiemy zdążył. Z ostatnich z informacji, to tak naprawdę no, to wiele spraw Trybunał nie przebadał w ostatnim czasie. Ale to panie mecenas, ja rozumiem, że to troszeczkę w tym momencie sądy zastosowały tą rozproszoną kontrolę konstytucyjną, prawda? Bo z jednej strony mieliśmy do czynienia z aktem prawnym legalnym, znaczy uchwalony w sposób legalny, z drugiej strony mamy konstytucję, z którą ten akt jest sprzeczny, ale on obowiązuje i nie wypowiada się Trybunał Konstytucyjny. Ja rozumiem, że w tym momencie sądy musiały jak gdyby dokonać tej rozproszonej kontroli, czyli samodzielnie oceniać, czy państwo zadziałało w sposób właściwy, czy państwo po prostu naruszyło reguły legislacji. Absolutnie tak i ja rozumiem, Elu, że my wciąż czekamy, żeby sądy się, że tak powiem, zmierzyły z tym stanem faktyczno-prawnym, o którym tutaj mówicie. Bo czy to jeszcze nie ma tak, że mamy rozstrzygnięcia w tych sprawach. Mhm. Oczywiście sprawy zostały przyjęte do rozpoznania, ale nie ma tak, że mamy już orzeczenia pierwszej czy drugiej instancji w tych sprawach, więc cały czas czekamy, żeby sądy w ten właśnie sposób podeszły do tematu, jak to mówimy, mecenas. Znaczy tutaj może tylko uzupełniając, myślę, że już jakby na pierwszym etapie sądy się z tym zmierzyły, dlatego że przyjęły te sprawy do rozpoznania. Prokuratoria Generalna złożyła zażalenia na postanowienia o przyjęciu spraw do rozpoznania i sąd apelacyjny te zażalenia oddalił, czyli taki pierwszy etap. Czyli przesądzono co do zasady. Tak, przesądzono co do zasady, że jednak ta
droga z pozwów grupowych jest właściwa, że przedsiębiorcy mogą dochodzić od państwa odszkodowania za nielegalne działanie władzy publicznej i tutaj sądy przyjmują na siebie tą kontrolę rozproszoną, o której pan mecenas wspomniał, że jednak te rozporządzenia i zgodność z konstytucją będą badać, ale myślę, że też już badały to sądy administracyjne, bo jeżeli orzekały w przedmiocie kar nakładanych na podstawie rozporządzeń, to jednocześnie musiały dokonać i taką wykładnię zaprezentowały sądy administracyjne, że te kary, które nakładane są na podstawie rozporządzeń wydanych niezgodnie z konstytucją, są nielegalne. Także czyli takie pierwsze orzeczenia w tym przedmiocie zostały wydane. Panie mecenas, ja mam pytanie, jak w praktyce, no bo nasz program jest też, żeby pokazać pewne mechanizmy. Jak się ma bronić obywatel, który gdzieś intuicyjnie czuje, że albo jego prawa są naruszone, albo że państwo z nim postępuje w sposób nieprawidłowy, no bo zbyt długo czeka na decyzję, albo czyta gdzieś w gazecie, że jakaś decyzja jest sprzeczna z konstytucją, no ale to jest tylko taka wiedza jak gdyby zasłyszana, niepewna. Co ma zrobić obywatel, jeżeli ma poczucie, że ta administracja wobec niego no, nie działa w sposób do końca prawidłowy? No, oczywiście, jeżeli ma swoją decyzję, to powinien się od tej decyzji odwołać. Też nie jest to taki proces strasznie sformalizowany, ponieważ wystarczy, że napisze, że nie zgadza się z tą decyzją, że ta decyzja jest niezgodna, nie musi w jakiś sposób wielce specjalistyczny tych zarzutów formułować. I jeżeli tak jakby organ drugiej instancji podtrzyma to stanowisko organu pierwszej instancji, no to dalej przysługuje mu droga przed sądami administracyjnymi. Powinien oczywiście jak najbardziej z tej drogi korzystać. No a jeżeli w nieskończoność czeka na jakąś decyzję, czy na jakieś rozstrzygnięcie w swojej sprawie, no to też powinien odwołać się do kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie kwestia bezczynności organu jest uregulowana, gdzie też można w tym zakresie szukać pomocy, zwracać się o to do organu wyższej instancji, żeby jednak ten organ właściwy sprawę, którą powinien rozpoznać, żeby rozpoznał. Czyli nawet nie jesteśmy, rozumiem, bezradni, jeżeli jesteśmy traktowani jak powietrze. Jakby jeżeli, naszej sprawy nie było, nie, tak. Tak, jeżeli o nas nikt nie myśli, my możemy spowodować, pisać, żeby o nas pomyślano. Tak, tak. No ale tak. To przynosi skutek? Przynosi skutek, no zgodnie z procedurą administracyjną, no jest tryb, że taki organ ma zakreślony wówczas przez organ wyższej instancji jakby termin, że proszę w ciągu 30 dni rozpoznać sprawę tego i tego w takiej i takiej sprawie, ale no, no powinny się organy do tego stosować. No stosują się, co do no, zasady a jeżeli się nie stosują. Zastosuje takiego urzędnika, na przykład można ukarać karą pieniężną? To wtedy również można taką bezczynność dalej skarżyć do sądu administracyjnego. Sądy są władne i też grzywny takie na organy za bezczynność nakładają. I też odszkodowania, bo jeżeli z tego tytułu ponosi przedsiębiorca czy obywatel szkodę, no to również może się domagać odszkodowania, zasądzenia takiego odszkodowania, czy to od sądu cywilnego, ale też... Za zaniechanie ale za zaniechanie organów. Również przez sąd administracyjny. Pani mecenas, pani zasłynęła tym, że w czasie pandemii pani była twórcą jednych z największych pozwów zbiorowych przeciwko państwu, bo dotychczas mówiliśmy o tym samotnym obywatelu, który staje naprzeciwko tej wielkiej machiny państwowej, a tu mówimy troszkę o czymś innym, że to już nie jest pojedynczy obywatel, tylko ludzie, którzy zostali, przynajmniej w ich mniemaniu, w podobny sposób pokrzywdzeni, zaczynają się jednoczyć i dochodzić wspólnie w jakiś sposób tożsamej sprawy. Proszę powiedzieć, co to są pozwy, te pozwy zbiorowe, w jaki sposób obywatele mogą się zebrać, w jaki sposób można doprowadzić do tego, że nie jesteśmy taką samotnym atomem przeciwko państwu, tylko nagle jak gdyby spierają się za siebie już, ze sobą już dwie dużo poważniejsze organizacje, czyli państwo i grupa obywateli. Jak to wygląda? Pozwy grupowe o tyle są korzystne dla przedsiębiorców czy dla obywateli, że są związane tak. Po pierwsze z niższymi kosztami sądowymi, a koszty sądowe w sprawach cywilnych są dużo, dużo wyższe od niż w przypadku np. spraw administracyjnych. I w takim przypadku złożenie takiego pozwu wymaga zgromadzenia się co najmniej 10 osób. Te osoby wybierają ze swojej grupy przedstawiciela, który reprezentuje ich w sądzie. Myślę, że o tyle ten pozew grupowy jest łatwiejszy, dlatego że jest taka możliwość, aby przesądzić zasadę, że na przykład państwo działa w sposób nielegalny, a później już każdy z tych obywateli dochodzi przed sądem cywilnym odszkodowania już na podstawie swojego tylko wyliczenia i swojej straty, które poniósł w związku z tą pandemią. Także
myślę, że to jest bardzo duża też zasługa tych ludzi, że jednak chcieli się zjednoczyć, że chcieli wspólnie działać i myślę, że takie wsparcie i zjednoczenie się w grupie na pewno daje tym ludziom poczucie większej wspólnoty, ale też takie poczucie, że jednak nie jestem sam wobec państwa, wobec tego, że jednak państwo zachowało się w stosunku do mnie w sposób nielegalny, nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego i nie wypłacając odszkodowania, które by się wiązało właśnie z tym stanem nadzwyczajnym. Ja rozumiem, że te pozwy zbiorowe nie muszą dotyczyć stanu pandemii, ale jak gdyby wszystkich innych dziedzin, gdzie obywatel czuje się w jakiś sposób zawiedziony przez państwo. No tylko jak w praktyce ten obywatel, no, który siedzi na 7. piętrze w swoim mieszkaniu, przeklina los, przeklina państwo, no może nagle znaleźć taką swoją drugą, trzecią, czwartą połówkę i nagle zrobić z tego tłum, no bo to wydaje się takie bardzo trudne. Musimy mecenas buczek poszukać. Nie, ale ja myślę, że to wbrew temu, co się myśli, to jednak ludzie bardzo często się w przypadku takiego pokrzywdzenia angażują, zbierają na grupie, bo nie tylko to jest pandemia, ale później nastąpił czas Nowego Ładu. W przypadku, kiedy emeryci stracili na swoich emeryturach, kiedy rodzice samotnie wychowujący dzieci również uprawnienia utracili. Nowy Ład w ogóle zjednoczył ludzi pod kątem takim, żeby walczyć o swoje prawa, że te wszystkie rozwiązania, które zostały wprowadzone, są nielegalne, bo my mówimy o pozwach grupowych tak trochę w połączeniu z czasem epidemii, ale tak jak pan mecenas zaczął, znaczy chyba wspomniał, że właśnie warto wykorzystywać te instytucje w przypadku, kiedy państwo ingeruje, czy w nasze prawa nabyte, czy, no bo jednak emeryci, mając decyzje prawomocne o przyznaniu emerytury, zostali z datą jakby wsteczną tych uprawnień pozbawieni. Także ludzie się integrują na Facebooku, na różnych grupach, w mailach i naprawdę te pozwy grupowe, czy poprzez takie oddziaływanie również na państwo, że jednak taka grupa się zebrała, że jednak ci emeryci zaangażowali się w zwalczaniu tego Nowego Ładu, doprowadziło do tego, że państwo zmieniło swoje przepisy, które wcześniej zostały wprowadzone. Nie zawsze się to kończy pozwem sądowym. Czasami takie oddziaływanie grupy powoduje to, że ma to się wpływ również na zmiany przepisów ustawowych. Panie mecenas, w czasie naszej rozmowy mówiliśmy o pomocy państwa w tej trudnych czasach pandemii. I czy w pani ocenie ta pomoc była realna, adekwatna? I czy jeżeli znowuż obywatel ma zastrzeżenia, że dostał dotację albo chcą ją zabrać, mimo że nie powinni zabrać, czy w takich sytuacjach znowuż to prawo administracyjne jest narzędziem i w jakim zakresie można to prawo stosować? W pewnym zakresie jest narzędziem, ale no, gdyby ta pomoc była wystarczająca, adekwatna, no to nie byłoby tych pozwów zbiorowych, o których państwo rozmawialiście. Więc tutaj no nie można powiedzieć, że była adekwatna i z drugiej strony też no często ona była wprowadzona w taki sposób chaotyczny i mało przemyślany, bo czasami faktycznie jakiś przedsiębiorca bardzo pokrzywdzony, bardzo potrzebujący pomocy, wsparcia, tego wsparcia w zakresie takim wystarczającym nie otrzymywał, a czasami te przepisy pozwalały na takie nawet można powiedzieć nadużycia, że ktoś po prostu dostawał bardzo wysoką pomoc, ponieważ spełniał jakieś tam, powiedzmy, dziwne kryteria, bardziej lub mniej celowo i dostawał taką pomoc w takiej wysokości, której no, nie powinien był dostawać tak naprawdę, która nie była mu potrzebna, która nawet przewyższała jego tam jakieś czy dochody, czy z działalności sprzed tych problemów, sprzed pandemii. No i na tym to właśnie polega. No i dlatego też tutaj no, trzeba było przejść później na tą drogę cywilną, żeby domagać się już konkretnych pieniędzy zasądzonych przez sąd, które będzie można egzekwować od państwa. Wydaje mi się, że w czasie tej pandemii no, troszeczkę powstał spór. Z jednej strony państwo jako ten regulator, z drugiej strony obywatele, którzy od tego państwa oczekują pewnego dobrego gospodarza, którego w dużej ilości dziedzin nie doceniali. No i nastąpił spór między obywatelami a państwem, który odbywał się za pośrednictwem no właśnie tych narzędzi administracyjnych. Jak by pani to globalnie oceniła? Kto ten spór wygrał? Czyli dla kogo te przepisy były większą gwarancją? Dla obywatela czy dla państwa? No bo teoretycznie przepisy powinny być dla obywatela i gwarantować obywatelowi pewne bezpieczeństwo i pewność. Jak to w tym wypadku wyglądało?
tak jak się to już z perspektywy czasu trochę ocenia, bo to jednak mamy już, to, już tak naprawdę minęło 2 lata, wydaje się, że to, co zostało, że to wszystko, tak jak pani coś zaczęła też mówić, nie zostało do końca w sposób przemyślany, wprowadzone. Nie wszystkie przepisy powinny być wprowadzone w takim kształcie, jak, w jakim one zostały wprowadzone. Nie wszystkie przepisy zostały przemyślane. Redystrybucja środków publicznych też nie była prawidłowa. Także wydaje mi się, że jednak ostatecznie, nie wchodząc już w szczegóły, co przyświecało takim czy innym rozwiązaniom, na pewno był duży, jest na pewno duży spór o czas wyborów, tak, bo to przypadało na okres pandemii. Na pewno było wiele nieprawidłowości związanych z przekazywaniem danych osobowych, z przekazywaniem PESEL-i. Różne rozwiązania związane z prawem pocztowym, które również miały miejsce w tym okresie. Ja myślę, że skutki takich nie do końca przemyślanych rozwiązań będziemy pewnie odczuwali, czy państwo będzie spłacać wobec obywateli jeszcze, myślę, że przez kolejne lata. Ale czy przepisy obroniły obywateli? Czy te gwarancje, jak gdyby z kodeksu administracyjnego, z innych ustaw, no, okazały się w jakiś sposób skuteczne? Czy nawet gwarancje konstytucyjne? Ja myślę, że chyba nie do końca obroniło obywateli, nie do końca wszyscy... Przede wszystkim, słuchajcie, te przepisy były strasznie napisane. Każdy, kto spróbował zobaczyć tą ustawę i, się, mm-hmm. i ją przeczytać, ją zrozumieć, to pierwsze po prostu brał tą ustawę pod pachę i gonił do prawnika, bo nie dało się tej ustawy... Rozumiem, że jej intencją było to, żeby pomagać ludziom, żeby człowiek mógł ją przeczytać, zobaczyć, odnieść do swojej sytuacji. One były w taki sposób skomplikowane i jakieś takie niepotrzebnie napompowane, napisane, że tego się nie dało normalnie czytać. U nas prawnicy po 2-3 razy czytali tę ustawę, żeby ją po prostu zrozumieć i rzeczywiście o co chodziło racjonalnemu naszemu szanownemu ustawodawcy. No ale tak się wtrąciłam, przepraszam. Ale nie, ale to myślę, że to, że nie było one racjonalne, nie do końca zabezpiecza obywateli, jest to, że wiele przedsiębiorców ogłasza upadłość. Bo gdyby rzeczywiście zabezpieczały, żeby rzeczywiście te rozwiązania były racjonalne, to myślę, że tych skutków, takie skutki nie byłyby dzisiaj odczuwalne przed przedsiębiorców, którzy dzisiaj mówią, składamy wniosek o ogłoszenie upadłości, nie walczymy już nawet w pozwie grupowym, bo nie dajemy rady przetrwać. Jednak jak mówiliśmy, proces sądowy jest długotrwały i żeby walczyć przed sądem, no to jednak ta spółka musi istnieć, ale nawet z takiego, nawet utrzymanie tej podstawowej działalności spółek nie jest możliwe, restauracje się zamykają, inni przedsiębiorcy się zamykają i myślę, że takie nieracjonalne wprowadzenie przepisów odbywa, znaczy tak naprawdę odczuwają to przede wszystkim obywatele i przedsiębiorcy. Panie mecenas, zaczęliśmy rozmawiać o procedurze, już wiemy, że do urzędu nie chodzi się w todze, wiemy, że tych urzędów jest dużo, że one nie są sądami, że potem jak gdyby odwołujemy się do nich, do sądów administracyjnych. Natomiast też mówiliśmy o pewnej właśnie odmienności, indywidualności tej procedury administracyjnej. Proszę powiedzieć, co jest specyficznego w tej procedurze? Czym ona się różni od procedury karnej, cywilnej? Na jakie niespodzianki tutaj musi być przygotowany obywatel, który wchodzi, przed tym prowadził spór z szewcem o odszkodowanie w sądzie cywilnym, no a teraz nie dostał decyzji na wycięcie drzewa, czy jakąś taką inną sprawę, która wchodzi już w zakres prawa administracyjnego. Czy wymiar podatku na przykład. Czy wymiar podatku. Czym to się różni? Więc jeżeli chodzi o prawo cywilne, to wszystko to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Jest taka ogólna zasada. Czyli na przykład, jeżeli mamy zasadę swobody umów, no to możemy uregulować nasz stosunek wzajemny, umowny, w jakichś takich granicach, ale dowolnie, tak jak strony by sobie tego życzyły. Jeżeli chodzi o prawo karne, no to wiadomo, nullum crimen sine lege, więc jeżeli nie ma przepisu, nie ma przestępstwa. A w prawie administracyjnym jest jakby odwrócenie tej reguły, ponieważ jest dozwolone tylko to, co ma oparcie w przepisach prawa, czyli jest dozwolone tylko to, co jest nakazane, tak? Dobrze, Elu, mówię? Czyli generalnie, słuchajcie, organy administracyjne działają na podstawie i w granicach prawa, czyli to jest takie specyficzne, czyli nie może być tak, że ktoś idzie do urzędnika i mówi, proszę mi wydać decyzję X, a w zakresie tej decyzji nie ma żadnej regulacji w przepisach w ustawie, to urzędnik mu takiej decyzji nie może wydać, tak? Czyli nie ma takiej swobody, że urzędnik mu wyda jakąś decyzję, która nie jest uregulowana w danym akcie administracyjnym. Czyli to takie większe sformalizowanie? Pod kątem, że można robić tylko to, co jest w przepisach prawa, tak. Jest to pewne sformalizowanie, aczkolwiek procedura
Jeżeli chodzi o organy, to organy badają sprawę. Też jest jakby trochę odwrócenie roli, bo bardziej jest nacisk na to, że organ ma sam na przykład gromadzić dowody, ustalać strony, ustalać stan faktyczny, kiedy w sądzie jesteśmy przyzwyczajeni, że my musimy składać takie dowody, czy że prokurator takie dowody musi poszukiwać, prawda? A tutaj jest to jakby domena organu, więc to jest takie inne. No i też trzeba pamiętać, że też jest w prawie administracyjnym coś takiego, że tak naprawdę to są cztery instancje zawsze. Czyli jest organ pierwszej instancji, czy organ drugiej instancji, sąd pierwszej instancji, sąd drugiej instancji. Potem, słuchajcie, sąd drugiej instancji najczęściej uchyla wyrok do pierwszej instancji, sąd pierwszej instancji uchyla do organu drugiej instancji i tak się można bawić w takim postępowaniu dość niestety długo. Czyli jakie są rekordy? To jest jedna sprawa, to jest praca na całe życie, czy można kilka w czasie kariery zawodowej? To tak jak w tym dowcipie, panie mecenasie, tak? Z tym synem, co poszedł i wygrał i skończył sprawę. A ojciec mecenas do niego mówi, no synu, no to słuchaj, ja ciebie wykształciłem, dom zbudowałem na tej sprawie, a ty ją przyszedłeś i skończyłeś na pierwszym terminie, no, to coś nie tak, więc no jest to trochę taki mankament postępowań, że faktycznie często te postępowania krążą między instancjami, tak jak powiedziałam, przez te takie uchylenia. I za długo się te sprawy toczą, mimo że kodeks administracyjny, procedura administracyjna ma takie ramy określone, że powinno się tak naprawdę sprawę załatwić w miesiąc, a sprawę skomplikowaną w 2 miesiące, no to jednak często organy tych terminów nie przestrzegają i to się dłużej toczy. Panie Sosnowski, rozmawiałem teraz o procedurze, natomiast porozmawiajmy chwilę o prawie materialnym. Czy tutaj też te przepisy są prawa administracyjnego jakieś takie zupełnie autonomiczne i specyficzne, czy oni się przenikają z innymi systemami prawnymi? Jak to wygląda? Ja myślę, że właśnie dlatego do prawa administracyjnego jest ciekawe, że się przenikają. Nie jesteśmy w stanie prowadzić żadnej sprawy w oderwaniu od znajomości zasad z innych dziedzin prawa. Tak jak zaczęłam na początku, że jeżeli prowadzimy sprawy administracyjne wywłaszczeniowe, tak? Myślę, że to bardzo na czasie sprawy dotyczące CPK, czy sprawy dekretu Bieruta, czy sprawy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Bardzo często stykamy się właśnie z prawem cywilnym. Jeżeli na przykład chcemy prowadzić sprawę administracyjną, bo jednak ostatecznie sprawa trafia do sądów administracyjnych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to tutaj musimy szczegółowo znać zasady procedury karnej, bo całe postępowanie przed komisją z wniosku rzecznika toczy się według zasad opracowanych na podstawie procedury karnej, a trafia to ostatecznie do sądu administracyjnego. Także no, są różne dziedziny, które wymagają też wiadomości pozaprawnych, tak jak powiedziała pani mecenas. Jeżeli na przykład zajmujemy się sprawami rybactwa śródlądowego, musimy znać się trochę na prawie wodnym, musimy znać się na gospodarce, na gatunkach ryb, musimy znać się na tym, w jaki sposób następuje gospodarka wodami w Polsce, że jest to przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie, w jaki sposób racjonalnie gospodarować tymi wodami. Musimy trochę znać się na ekologii. Jeżeli budujemy dom, no to warto też znać trochę się na przepisach technicznych, no bo rzeczywiście jest tam bardzo dużo przepisów, które mówią o oddziaływaniu budynku na inne nieruchomości, kąt padania na słonecznienia, czy inne przepisy techniczne, które jednak w tych decyzjach się pojawiają i z którymi się musimy zapoznać. Także myślę, że to przenikanie się dziedzin prawa, ale też dziedzin pozaprawnych jest bardzo, bardzo duże i wymaga, myślę, że dużego też doczytywania, zaangażowania, żeby takie sprawy prowadzić. I myślę, że to jest też trochę tak, jak byli kształceni profesorowie przedwojenni, że jednak nie zamykali się na tą dziedzinę prawa i tylko w tej dziedzinie się kształcili, ale przede wszystkim dbali o to, o ten rozwój wszechstronny, żeby jednak jak najwięcej, z największą ilością nie tylko przepisów się zapoznać, ale przede wszystkim takim życiem, tak? Bo jednak to też, to doświadczenie życiowe jest nam bardzo potrzebne. Czyli jesteśmy jak Leonardo da Vinci, panie mecenasie. W sensie, mówimy strasznie dużo o teorii i już możemy zacząć odstraszać, no bo jak ktoś pomyśli, że te 1000 ustaw ma przeczytać, to pójdzie do sądu rodzinnego, gdzie jest jeden kodeks rodzinny, opiekuńczy i będzie dużo prościej prowadzić rozwody, więc żeby jednak pokazać, że te
prawo administracyjne jest fajne w praktyce. Odejdźmy od teorii. Pani mecenas, niech pani opowie o jakiejś takiej swojej najciekawszej sprawie, która jest fajna, sprawiła pani satysfakcję i której można powiedzieć, och, to kocham prawo administracyjne. Och, no to takich spraw jest mnóstwo i ja nie opowiem chyba o jednej, bo wtedy bym skrzywdziła inne moje super ekstra ciekawe sprawy administracyjne, ale... Trzeba mieć tą ulubioną jakąś taką. Ulubione, no też bardzo duży sentyment z Elą mamy chyba do sprawy takiej hazardowej, która wiązała się z cofnięciem naszemu klientowi wszystkich koncesji na prowadzenie zakładów wzajemnych, akurat takim dziwnym przypadkiem tuż przed rozpoczęciem Euro 2012. I to była też nieprawdopodobna sprawa, no ponieważ ta firma, no, która sprzedaje zakłady wzajemne, no, czekała na te euro kilka lat. To euro miało się odbyć w Polsce i później mieliśmy taki bardzo ciekawy spór z organem administracyjnym. Może już nie zdradzę tajemnicy Ministerstwem Finansów, odnośnie tego, że czy decyzja, słuchajcie, cofająca zezwolenie hazardowe w pierwszej instancji jest wykonalna, czy nie jest wykonalna, więc no, my jako pełnomocnicy tego klienta staliśmy na stanowisku, że nie jest wykonalna i że dopiero decyzja drugiej instancji jest wykonalna, co chyba każdy, kto przeczytał kodeks administracyjny, też tak uważa. No organowi się marzyło inaczej, czyli żeby jednak ta decyzja pierwszej instancji już była wykonalna, więc żeby te wszystkie punkty przyjmowania zakładów się zamknęły w momencie doręczenia tej decyzji pierwszej instancji. I był to do tego stopnia ciekawy spór i do tego stopnia organ gnębiłyśmy z Elą, że doszło do zmiany przepisów i w tej chwili już przepis prawa wprost mówi, że decyzja cofająca zezwolenie hazardowe pierwszej instancji jest natychmiast wykonalna. Ponieważ żeby takich wątpliwości, jakie zasiałyśmy w organie, nie było i to była bardzo taka też trudna sprawa dla naszego klienta, ponieważ to było dla niego być albo nie być, no bo czy on może organizować te zakłady, czy nie może organizować, a jak nie może, to są nieprawdopodobnie wysokie kary wtedy za organizowanie, bo chyba 100% obrotu bodajże kara jest nakładana wtedy na takiego przedsiębiorcę, jeżeli organizuje nie, jakby wbrew przepisom. Za tym szły, słuchajcie, obostrzenia dotyczące właśnie przepisów karnych dla członków zarządu, którzy też mieli stawiane zarzuty, szły przeciwko nim akty oskarżenia do sądów karnych, że organizują takie zakłady, a tutaj jednak klient nam zaufał i zaufał tej naszej ocenie, że te decyzje nie są wykonalne i że nic złego nie robią, kiedy organizują te zakłady i kiedy jeszcze sprzedają te zakłady w momencie, kiedy jeszcze nie ma decyzji drugiej instancji, nie ma jeszcze decyzji tej faktycznie wykonalnej, bo decyzja drugiej instancji jest natychmiast wykonalna. I dopiero do sądu można wnosić o wstrzymanie wykonalności takiej decyzji. No i okazało się, że mówię, że mamy rację, że trzeba było zmienić przepisy, ale no to wymagało bardzo dużej determinacji i dużej takiej po prostu no też siły przebicia, że no bo jeżeli minister mówi nie możesz, a prawnik przychodzi i mówi możesz, no to taki przedsiębiorca jeszcze często z zagranicy, no to tak naprawdę no jest taka trochę tendencja, że przecież chyba trzeba wierzyć ministrowi, a nie pani mecenas, która mówi inaczej. No ale tutaj wszystko się szczęśliwie skończyło. Choć choć przepisy trzeba było zmienić. Słuchajcie, podbijamy strasznie stawkę, bo zaczęliśmy od zgody na wycince drzew, jakieś akt urodzenia. Jesteśmy już przy koncesjach, bankructwach, firm. Pani mecenas, pani z tego co pamiętam, występowała chyba w takim postępowaniu administracyjnym o najwyższą karę wymierzoną przez organ administracyjny, bo tam podmiotowi gospodarczemu, bo to było chyba 460 milionów złotych, no czyli pula większa niż Vegas. Jak się w takiej sprawie występuje? Czy to serce po prostu wali jak w klatce? Jak to było? Znaczy, myślę, że to wszystkie te sprawy są, tak jak pani mecenas mówiła, że trudno jest tak przyporządkować, że któraś sprawa jest ważniejsza, mniej ważna. Myślę, że ciekawe ostatnio są sprawy bardzo podatkowe, ale ta sprawa, o której pan mecenas mówi, to jest mi o tyle bliska, że to była taka moja pierwsza sprawa. Tak naprawdę jeszcze byłam na aplikacji adwokackiej i dokładnie pamiętam nawet datę tej decyzji, bo to było 6 czerwca 2008 roku. I rzeczywiście zaufanie klienta w tak dużej sprawie prawnikowi, który mówi, że ta wykładnia przepisów musi być przeprowadzona w sposób zgodny z konstytucją, że nie można stosować wykładni rozszerzającej, wykładni per analogiam, gdzie opiera się tak naprawdę na wykładni przepisów w zgodzie z przepisami Unii Europejskiej, nie było w ogóle
żadnych rozwiązań prawnych w KPA, które mówią o karach pieniężnych. Tak naprawdę dopiero kilka lat później ustawodawca wprowadził do kodeksu postępowania administracyjnego administracyjne kary pieniężne, które właśnie uregulował, w jaki sposób one są nakładane, jak oceniać przyczynienie się przedsiębiorcy do tej kary. Tak naprawdę, no to wówczas bazowaliśmy tylko tak na swojej wiedzy, takiej wykładni, ale też wiedzy, którą się wynosi właśnie z prawa karnego, bo w dużej mierze też ta wykładnia przepisów nastąpiła na podstawie zasad wypracowanych przez prawo karne, bo to jednak jest sankcja administracyjna. To też na te niektóre przepisy musimy patrzeć, że nie wszystkie one są takim przepisem prawa materialnego, które nie niesie na obywatela żadnych sankcji, który tylko rozwiązuje pewne kwestie obywatela, a częściowo te przepisy są bardzo dużym obciążeniem do obywatela, zwłaszcza przepisy podatkowe czy sankcyjne, tak jak ta kara pieniężna. Pani prezydenta, pani opowiadała o tej komisji weryfikacyjnej do spraw nieruchomości warszawskiej. No pani opowiadała głównie przez pryzmat, że tak powiem, oglądania Voga, no bo wtedy widziałem panią często w salonach Empiku przeglądających te czasopisma z modą, ale jeszcze skupmy się na elemencie prawnym. Jak pani tą komisję ocenia, czy to wszystko miało sens, czy ona coś dała, czy to był tak naprawdę show medialny, gdzie polityk postanowił się zaprezentować szerszej publiczności? Trochę tak to wyglądało. No niestety musimy powiedzieć, że trochę tak to wyglądało, że samo to, że w postępowaniach przed organem administracyjnym, jakim była komisja, czy jest komisja weryfikacyjna do spraw nieruchomości warszawskich, non-stop odbywały się rozprawy administracyjne emitowane przez telewizję, kiedy w prawie administracyjnym, w organie rozprawa administracyjna jest bardzo dużą rzadkością, bardzo rzadko się zdarza rozprawa administracyjna, prawda Elu? A tutaj oni po prostu te rozprawy administracyjne traktowali tak, jakby to był sąd karny czy cywilny i te rozprawy były wielogodzinne. Jakby takim aktorem, taki był to trochę spektakl jednego aktora, ponieważ najważniejsze były pytania zadawane przez przewodniczącego tej komisji. No później tak jakby długo nic, potem pytania pozostałych członków, potem już najmniej ważna była odpowiedź tego jakiegoś świadka, który przed tą komisją występował. No i jakby w tej hierarchii potem znowu długo nic i gdzieś w którymś momencie prawnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy, czyli wówczas pani prezydent Hani Gronkiewicz-Waltz mógł zadać na przykład świadkowi jakieś pytanie. I tutaj byłam ja. Wchodzę cała na biało. Słuchajcie, zadaję pytanie. To pytanie oczywiście nie jest pytaniem pod tezę, które odpowiada tutaj narracji całego odcinka. No i wtedy na przykład było typowe, że wyłączało się mi mikrofon, albo raz zdarzyła się też sytuacja, kiedy pan przewodniczący wydalił w ogóle pełnomocników z rozprawy administracyjnej, uznając, że no, te pytania zadawane przez nich nie powinny być zadane. No także taki folklor trochę to był. Skończyło to się w momencie, kiedy jakby ten aktor już przestał mieć potrzebę prezentowania się szerszego. I teraz obecnie komisja, co też pewnie już nie wszyscy wiedzą, ale dalej proceduje, dalej wydaje decyzje, tylko już nie ma tych rozpraw, więc może mniej to skupia na sobie jakby uwagę opinii publicznej. Później te decyzje często są przez strony postępowania, czyli przez tych beneficjentów zaskarżane, trafiają do sądów administracyjnych, my dalej reprezentujemy prezydenta w sądach administracyjnych, pierwszej instancji, drugiej instancji, potem to wraca do komisji, także jest to obieg taki już bardziej wróciło do takich ram typowo administracyjnych. Ale pani chyba nie może narzekać, bo ja pamiętam, że panią mylono z pewną piękną amerykańską aktorką i wiele osób dzwoniło po telefon. Tak, i od tamtej pory mam, słuchajcie, pseudonim u prezydenta miasta stołecznego Warszawy Nicole. tak. Fajnie. Także piękne czasy, więc nawet pan mecenas kiedyś dostał SMS-a. Fajna ta ruda, podobna do Nicole. To było tak, o mnie. Tak było. Pani mecenas, takie pytanie, no bo prawo czasem śmieszy. Mhm. Czasem tworzy abstrakcję, kabaret. Czasem ustawodawca no, doprowadza do sytuacji, kiedy nie wiadomo, czy płakać, czy się śmiać. Jakiś taki przepis, który może tą bezradność czasem ustawodawcy pokazać. Ja myślę, że tak w naszym chyba doświadczeniu wiele takich przepisów było, gdzie przez całe nasze doświadczenie takie zawodowe, gdzie rzeczywiście te przepisy były nieracjonalne, w ogóle nieprzemyślane,
a czasami... Dużo się zdarza takich sytuacji, wiecie, ja nie chciałabym może mówić, że jakieś takie głupie czy bezsensowne, no bo jednak mimo wszystko chcielibyśmy wierzyć w racjonalność naszego ustawodawcy, którego wybieramy, ale dużo przepisów jest takich nieprzystających do rzeczywistości przestarzałych. Ja na przykład powiem taki jeden przykład dotyczący ustawy z przeciwdziałania alkoholizmowi. To jest ustawa z 1982 roku i w tej ustawie jest zapis, że alkohol można sprzedawać tylko w punktach. No bo wiadomo, w 1982 roku był sklep, od 13 można było alkohol kupować. A organy w tej chwili koncesyjne interpretują to w ten sposób, że jeżeli jest taki przepis, to nie można na przykład mieć strony internetowej, gdzie te butelki wina są prezentowane i gdzie można na przykład zamówić butelkę wina, ponieważ ustawa tego zabrania. No tak, do tego podchodzą urzędnicy i nie można przekonać tych urzędników, że przecież w 82 roku nikt jeszcze o internecie nie słyszał, tak? No i to jest takie trochę, ta ustawa obowiązuje, urzędnicy interpretują ją w taki sposób, że nie można sprzedawać alkoholu przez internet, cofają tym naszym biednym klientom zezwolenia na sprzedaż tego alkoholu, ponieważ raz mieliśmy taką sytuację, że jakaś pani zadzwoniła do sklepu z winem i powiedziała, że bardzo jej zależy, żeby kupić tę butelkę wina, bo idzie na drugi dzień na wesele i potrzebuje to wino mieć tam na ten prezent, ale musi zostać dłużej w pracy i nie zdąży do 18 odebrać. No i poszli ci pracownicy tego sklepu jej na rękę i jej jakby wykupili kuriera, który jej tę butelkę wina zawiózł do domu. No i słuchajcie, to było podstawą do tego, że organ cofnął tej firmie, która przecież sprzedała alkohol przez internet, wszystkie zezwolenia. Zarząd tej spółki miał, słuchajcie, sprawy karne, bo przecież łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości. No i do takich absurdów dochodzi przy sprzedaży, przy pomocy pani, która nie zdążyła odebrać butelki wina w sklepie, czyli w stacjonarnym punkcie sprzedaży alkoholu. Czyli jest trochę do naprawienia. Pani mecenas, gdyby pani nagle została powołana jako szefowa kodyfikacji prawa administracyjnego, jeden przepis, pierwszy, który by pani zmieniła? Myślę, że z procedury to, że sądy administracyjne mogą orzekać merytorycznie, bo myślę, że to wydłużenie... Czyli nie merytorycznie mają orzekać? Merytorycznie. merytorycznie. Dlatego, że cała procedura jest właśnie oparta... Nie, bo mecenas nie rozumie właśnie, bo sąd administracyjny najczęściej tylko uchyla. Tak. Czyli zrobiłeś organie źle, ja uchylam. Tak? Że tylko bada legalność. I jak mówi tak, ta decyzja jest nielegalna, czyli uchylam i wracam do pierwszej czy drugiej instancji. A jeżeli by sąd administracyjny miał takie uprawnienia jak sąd cywilny czy karny, że orzeka, że na przykład oprócz uchylenia decyzji przyznaje uprawnienie czy nakłada obowiązek, to by znacznie uprościło całą procedurę. Czyli kilka lat ktoś jest do przodu, bo nie przychodzi cały czas tej samej drogi. Bo właśnie to, co mieliśmy kiedyś nawet taki przykład dotyczący związków wyznaniowych, że najpierw organ odmówił wszczęcia postępowania. Przeszliśmy przez 4 instancje. Wróciło to do organu pierwszej instancji, organ umorzył postępowanie. Przeszliśmy przez 4 instancje, wróciło to do organu i dopiero orzekł merytorycznie. Także to tak naprawdę kilkadziesiąt, no tutaj było chyba ze 20 lat, które prowadziliśmy postępowanie, a teraz ostatni taki przykład, który mamy, to w sprawie decyzji podatkowej. W pierwszej instancji po 8 latach zostaje wydana decyzja. I to też zaskarżymy ją do organu drugiej instancji, pójdzie to do sądu. Liczymy na to, że wygramy, bo jest zobowiązanie przedawnione, ale co zrobi sąd? No najczęściej sąd wróci znowu do organu pierwszej instancji, żeby organ pierwszej instancji przebadał, czy rzeczywiście zaszły przesłanki do umorzenia postępowania z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego. I myślę, że to by znacznie uprościło i przyspieszyło całą procedurę administracyjną. Także to podatnika przerażają odsetki. Bo odsetki przewyższają tą kwotę tego zobowiązania podatkowego, ponieważ organ powiedział, ty powinieneś w 2014 roku zapłacić 100 zł podatku, już obserwujesz, że to są miliony, no dobra, już 100 zł podatku, a odsetki w sytuacji, kiedy decyzja organu, że ty miałeś ten podatek zapłacić w 2014 roku jest w 2023 roku, więc 150 zł jest do tego odsetek. I to jest przerażające. Bo organ tyle lat badał, czy ten podatek był należny, czy nie był należny. Drogie panie, nasza godzina minęła, ale muszę powiedzieć, że zaczynam kochać prawo administracyjne, także bardzo fajnie, bo rzeczywiście w tym jest chyba takich wiele, wiele rzeczy, które z pozoru jest ten nudny urząd, ale nagle okazuje się, że w tym urzędzie są rozpatrywane fajne sprawy, no i można gdzieś też błysnąć jakąś pomysłowością. Dziękuję wam strasznie za rozmowy, no i mam nadzieję, że mnie jeszcze odwiedzicie i pogadamy sobie o tych najciekawszych sprawach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.